Witam serdecznie. Omówimy sobie dziś najnowsze październikowe pudełko od Pure Beauty. Grafika trzeba przyznać, że jest przepiękna. Mogłabym sobie taki obraz na ścianie zawiesić. Naprawdę bardzo mi się podoba, więc przejdźmy do zawartości. Ulotka produktowa. Zaproszenie do Depil Concept. Tu mamy coś dla Panów, tu coś dla pań. Skorzystać można tylko raz. Wartość tego vouchera to 230 zł. Wtedy, po odjęciu tej kwoty, zapłacimy za zabieg 29 zł. I można sobie wybrać depilację pach, bikini płytkiego lub wąsik z brodą, a panowie mają coś innego depilacja pach, karku lub linii koszulowej. Ja myślę, że warto sobie skorzystać. Podobne zaproszenie było w Big Lossy. Tam była firma Edepilacja. Ja już skorzystałam, jestem zadowolona. Wykupiłam cały pakiet. Dostałam super rabat na minus 25%, więc super. Tutaj widzę, że te lasery mają jeszcze IPL, więc nie wiem, czy będą takie skuteczne. Są ponoć jeszcze lepsze lasery niż w firmach edepilacja, także no nie wiem. No ale myślę, że warto spróbować. Ja należę do tych osób, którym ciemne owłosienie i szybko odrastające bardzo uprzykrza życie. Także no, skorzystam sobie trochę, mam dalej do lokalizacji, w której, bo muszę jechać aż do rybnika. Czemu nie? Pierwszą rzeczą z tego pudełka jest podkład Soraya Plante. Naturalny podkład dopasowujący się ze słonecznikiem i wilczomleczem. No, i tak. Kolor akurat taki średni, idealny. Ja już testowałam ten kosmetyk, sama go sobie zakupiłam, byłam z niego bardzo zadowolona. Jedyne, co mnie do niego zniechęciło, to aluminium, ale nie bloker potu, tylko stabilizator lepkości, no, który może podrażniać. Mnie nie podrażniał, bardzo fajnie mi się go użytkowało, więc w sumie jestem skłonna znowu sobie go wykorzystać. Cena pełnowartościowego tego produktu to prawie 33 zł za 30 ml. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest balsam do ust w sztywcie firmy Bielenda. Ja już go też znam z pudełka Big Glossy. Jeszcze nie używałam, także będę miała dwa. Może jeden wrzucę na Vinted, może nie. Jest on wart 13 zł i 20 groszy. Skład jest ok. Jedynie wstrzymałabym się, gdybym była w ciąży lub karmiła ze względu na fenoksetanol. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest suchy olejek Body Boom Anti Cellulite z olejem abysyńskim, kawą robustą, olejem Perilla. Tutaj skład jest OK, jak na tą firmę przystało, czyli nic nowego. Mamy tutaj 100 ml. Wartość tego olejku to 24 zł. No, czyli taka przystępna cena. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest peeling do twarzy do każdego typu cery, z porzeczką i z białymi kwiatami. Też 100 ml. Tu już no są takie substancje myjące, detergenty. Może nie za mocne, ale, ale jednak. Mamy też kopolimer akrylowy, który będzie nam zatykał pory. Więc, no, jak to się ma do peelingu? Nie wiem. Jest fenoksyetanol, trietanolamin, substancja, która może wytwarzać nitrozaminy, które są rakotwórcze. Fenoksyetanol nie dla kobiet w ciąży. Tego kosmetyku nie polecam. Jest on wart 11 zł. Firma Nutka. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest firma Liren Glow Match na Wilżam, Rozświetlająca baza pod podkład z SPF 15, soczysta poziomka. Dobrze to brzmi, ładnie wygląda, lecz jeżeli o skład chodzi, no to jest tu niby filtr chemiczny nowej generacji. Ale ja do filtrów chemicznych przekonana nie jestem i raczej nikt mnie nie przekona. Jeszcze w cząsteczce nano, która ma łatwiejsze pole do popisu, czy ma większą przenikalność przez skórę, prostszą drogę do tego, żeby w organizmie siać jakieś spustoszenie. Substancja ta jest dopuszczona w 10% ale nie wiadomo w jakich kosmetykach jeszcze możecie ją używać, więc nigdy nie wiadomo kiedy ją przedawkujecie. No i co, dalej jest sodium polyacrylate. I powiem wam, że jak na tą firmę to spodziewałam się gorszego składu. Nie ma aż takiej tragedii co do tego filtru chemicznego, no to ja nie jestem do niego przekonana. Sodium polyacrylate, no to powiedzmy, że to jest standard, ale nie ma innych jakichś takich sztucznych substancji syntetycznych. Także, no, jak uważacie? 30 ml, cena tego produktu to 22 zł. I można było dostać jeszcze bazę matującą pod podkład. Także z SPF 15. Podejrzewam, że będzie to ten sam składnik. No ok, lecimy sobie dalej. Tu taka ciekawa rzecz do makijażu. Firma Pirene. I to jest eyeliner w żelu. Dostałam kolor 02. Czyli on nie jest czarny, tylko ekscentryczny brązowy. No, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy sobie zachować, czy oddać. A co mi mówi skład? Substancje takie okluzyjne fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży. Jak na kosmetyk do makijażu ujdzie, jest on wart prawie 24 zł. Kolejna rzecz z tego pudełka to tester pomadki L'Oreal Paris Ja tu dostałam taki kolorek miedziany może trochę czerwony Shot of Sun 247 hmm. No nie wiem pewnie będę musiała przetestować, no bo Skoro to jest tester, to tego nie sprzedam. No i jest ta pomadka warta prawie 70 zł, więc bardzo dużo. Ok, zobaczymy, może się pokuszę. Kolejna rzecz z tego pudełka to Artisoku Bajaga chupało Odżywka ekspresowa, kuracja nawilżająca. Jak to tu wygląda składowo? Z tą firmą to jest różnie, ale w tym akurat kosmetyku znalazła się trietanolamina, czyli taka substancja mogąca wyzwalać nitrozaminy, czyli substancje rakotwórcze. 200 ml, a cena to prawie 30 zł. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest krem cykloczuły. Firmy Hagi. No i powiem Wam, że sama ta nazwa mnie zaciekawiła, co to jest krem cykloczuły. Okazuje się, że jest dopasowany do naszego cyklu menstruacyjnego. No i tak, ten akurat jest na środek cyklu, czyli w okolicach owulacji z witaminą A, H, E, B8 i różą rdzawą. Ciekawe, czy to w ogóle działa. Technologia, inspiracja, pomysł. Jest to ciekawe, ale czy ma sens? Zaintrygował mnie ten kosmetyk. Skład jest jak najbardziej godny polecenia naturalne ekstrakty, oleje mamy tutaj nawet retinoid. Nic tylko używać, testować i sprawdzać. Stosuj w środku cyklu, gdy jesteś przed i w trakcie owulacji, a Twoja skóra jest promienna. Nałóż krem na oczyszczoną skórę, twarzy, szyi i dekoltu. Przeciwwskazania nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników ze względu na zawartość retinolu, nie stosować w czasie ciąży. I to jest istotna informacja, również w trakcie karmienia nie polecam. Za to innowacyjne cudo zapłacilibyśmy prawie 120 zł. Można było dostać jeszcze drugą wersję tego kremu, taką na pod koniec cyklu i myślę, że to by mi się bardziej przydało, chociaż czytam też, że jest tam filtr UV i jeżeli on nie jest fizyczny, a byłby chemiczny, no to też narzekałabym. Także może lepiej, że mam ten krem na środek cyklu. Dobra. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest kareo, krem barierowy do rąk, niby nadtlenia skórę, odbudowuje warstwę lipidową. Bariera antybakteryjna. Coś nieprawdopodobnego, bo w składzie już na drugim miejscu parafinum liquidum, który będzie wspierał rozwój bakterii, ponieważ pokryje naszą skórę jak foliowa rękawiczka pod którą się zapocimy i mogą się tam wytwarzać bakterie beztlenowe. E, żeby tego było mało, no to trzeba było jeszcze coś dołożyć. E, na przykład wazelinę, nie? Pochodną ropy naftowej. Tak samo jak parafina e, jest pochodną ropy naftowej. E, no i jeszcze, żeby tych oblepiaczy było mało, no to jest dimetikon. I jest e, krospolimer akrylowy i trietanol, amin, substancja mogąca wytwarzać nitrozaminy powodujące raka. No nie, tego kosmetyku nie polecę, mimo, że faktycznie jest to krem taki barierowy, który będzie imitował tak jakby foliowe rękawiczki. Mamy tutaj 100 gram, Cenie 36 zł. No, ja myślę, że za taki skład to jest to jednak wysoka cena. Następny kosmetyk to Fit Skin, Skin Color Defect, Serum na przebarwienia. I faktycznie skład jest adekwatny na przebarwienia, bo znalazła się tu arbutyna, witamina C 10%. Także jak najbardziej myślę, że te przebarwienia zostaną rozjaśnione. Kosmetyk poleca Hashabay. Skład jest czyściutki, żadnych chemicznych domieszek. Zapłacilibyśmy za to serum prawie 80 zł za 30 ml. I tu jest też taka informacja, że tego nie używamy na co dzień, tylko dwa 3 razy w tygodniu. Na noc zamiast kremu. Także no. Z tego się bardzo cieszę. Kolejna i już ostatnia rzecz z tego pudełka to taki świetlisty żel pod prysznic. Muszę sobie otworzyć i od razu najpierw może zobaczę skład, potem sobie powącham. Skład jak na żel pod prysznic bardzo mi się podoba. Jest to firma Star from the Stars. Teraz sobie powąchamy. Zapach taki dosyć męski i perfumowany. No, nie jest to co lubię, ale chyba się skuszę przez te świetliste drobinki. Mamy tutaj kamień księżycowy, odżywczy jaśmin, a to wiem co mnie tutaj denerwuje w tym zapachu. I regenerujący migdał. Ok, żel się przyda. Zostawiam. Cena tego żelu to prawie 23 zł za 400 ml i poleca Hashabai. No i to było wszystko z tego pudełka. Wartość mojej wersji pudełka to jakieś 470 zł. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam ulotkę produktową, byłam bardzo zadowolona uszczęśliwiły mnie te produkty, które znalazły się w tej edycji po sprawdzeniu składów no odrzuciłabym te cztery będę chciała je wystawić na Vinted, może ktoś będzie ich potrzebował ktoś kto się ze mną nie zgadza co do składów nikt nie musi przecież a reszta jest super Ciekawe nowości, jak ta firma Hagi. Tutaj taki żel z drobinkami świetlistymi, no sprawdzony podkład. No i to serum musi być bardzo ciekawe. Tutaj suchy olejek do ciała. Coś, co mam ochotę już stosować. No i czekam teraz na Wasze opinie w komentarzach. Jak się Wam ta edycja podoba? Co myślicie? Kupiłyście, nie kupiłyście? Więc piszcie. I do usłyszenia.